Witajcie wszyscy z tej strony, znowu Starkej. I dzisiaj w takim nietypowym miejscu się widzimy, gdyż... A, pozwólcie tylko, że naprawię wszystko. Powiem szczerze, próbowałem swoich sił z małpą, nie udało się. Nie będę wam tego pokazywał, bo no lepiej oszczędzić sobie tych wszystkich porażek. No ale kontynuując, dzisiaj w nietypowym miejscu. Ostatnio poznaliśmy techniki pływackie. Zresztą nawet pokażę, żeby nie było potem, że coś pomijam. A nie, 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 nie. A, to było w umiejętnościach, no tak. To było tutaj. Nie, no ja już nie wiem, gdzie to było, tak szczerze. Może tutaj? O, jest. Proszę. Mhm. Więc możemy wejść pod wodę. Tu właśnie jest informacja, jak to robić. Mhm. Proszę. Nurkowanie. Pływanie. Używając lewej gałki, szybki ruch. No. Proszę. Teraz mogę tutaj zająć się tym, co chciałem od początku, czyli polować na te ryby podwodne. Ale żeby nie było, nie jest to jedyne miejsce, do którego przybyłem. Bo właśnie to jest dzisiejszy cel. Przynajmniej mój. Dobra, ten karp chyba ucieknie. Niestety. No ale właśnie, to jest mój dzisiejszy cel. Nie wiem, ile z tego wyjdzie. Ale chciałbym po prostu w miarę swoich możliwości zająć się dzisiaj pływaniem pod wodą. Bo jak widzicie, fajne to nawet jest. A z tego co pamiętam, potrafi przyswożyć wielu fajnych nawet aspektów. Chociaż niebie jeszcze mi za słowo, ja nie zwiedzałem tak naprawdę dużo pod wodą. A to co zwiedzałem na pewno było warte tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy w ogóle ile mamy łusek. A już było, dobra, mam 4 łuski. To już mam, teraz chyba będę na tą część maski zbierał. Ewentualnie, no nie mógłbym tym się zainteresować, ale... A dobra, wezmę tą tykwę, co mi szkodzi. Właśnie, może pogadam jeszcze raz, bo... Z tego co kojarzę, z opowieści różnych osób, to... No miał niby mieć jakiś inny dialog po jakimś czasie, ale nie widzę coś tego innego dialogu. Dobra. Ostatnio użyty posążek. I lecimy dalej. Chyba będę musiał trochę przyciszyć dźwięki, mnie się wydaje się. Nie jest to wielki problem, no ale... A, swoją drogą mikrofona też trochę by się przydało chyba przybliżyć. Tak, od razu lepiej. Dobra. Wiemy, tu mamy dźwięki i obraz. Cek. Na 6? Miało być chyba na 4, ostatnio kojarzę. Dobra, nawet niech będzie na 5. Kolejne miejsce, które pamiętam, że na pewno jest do zwiedzenia, było w Zatopionej Dolinie. Dolina pod kapliczką, tak, tutaj. Chyba pamiętacie, tam był taki coś w stylu cmentarzyka małego i pełno po prostu, znaczy nie pełno, tylko w sumie jedne takie głębokie bajorko. Z tego co kojarzę, tam też jest coś takiego wartego uwagi. Ale zastanawiam się, jak sobie poradzę z małpą teraz. No, to było wredne. A te, którzy nie wiedzą, co mam na myśli, mówiąc teraz. Dobra, jeszcze trzeba będzie przyciszyć jak nic. To chodzi mi o z siłą ataku 6, bo nie będę ukrywał, byłem na tyle. No nie wiem, czy da się to nazwać głupi, ale na pewno nierozważny, że oczywiście próbowałem małpy pokonać i nagrywałem wszystko na wypadek, gdyby się udało. Powiem tak dosyć enigmatycznie, że nawet po części się udało. Ale, powiem szczerze, uciąłbym sobie głowę za kłamstwo, gdybym powiedział, że udało mi się przejść całą bitwę. Ale część na pewno. Jestem w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że tak. Ta iluzja. No po co ja się z nimi męczę? Ja miałem przyjść tutaj. Dobra. Ej, i jeśli się nie mylę, to będzie
Tak. Dokładnie. Miejsce z kolejnym... tym tutaj. Jeszcze nim się nie przejmujcie. Jestem jeszcze... Nie, dobra, nie. Jednak się można przejmować. No, ale kontynuując, z nim nie chcę się jeszcze mierzyć. Ja tu przybyłem po przedmiot. Oczywiście, jeśli będziecie bardzo chcieli, to może kiedyś się odważę na starcie z nim. Ale to kiedyś to jak nic będzie dosyć późne, bo... No nie ukrywając, nie mam ani materiału, nie mam ani tych całych konfetti na walkę z nim, ani nie mam weny. Ale proszę, kolejne miejsce podwodne odwiedzone. Teraz kolejne miejsce, które chciałbym z wami zwiedzić, to jest... Jeśli się nie mylę... Jeszcze w ten sposób, bo szybciej. Następny chyba znajduje się w świątyni tej całej, no... Tej... No tej, do której szliśmy na początku w sumie serii. Jeszcze zanim nawet odwiedziliśmy zamek. No ale dobra. Zresztą zaraz się zobaczy. O, jest. Świątynia Senpu czy Senpau, nie wiem. I to powinno być teren świątyni, tak. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Jeśli pomyliłem, to pomyliłem. Brawo ja. Nie potrafię nawet zapamiętać, który posąg jest który. Ale jeśli nie pomyliłem, to mamy kolejne miejsce. I nie pomyliłem. Właśnie tu jest taki piękny basenik. No niestety, aktywował się parasol. I od razu mogę powiedzieć, że jeśli bym nie zdobył wcześniej tego wszystkiego, w sensie, pamiętacie, tam miałem jakieś tam coś tam... Dobra, będę się plątał. Ale ogólnie, gdybym nie zebrał jednej rzeczy, nie pamiętam, jak to się nazywało, miałem... Dobra, może nawet nie tyle, co miałem, co przekazałem to tego całemu dziecku smoczek wód odnowienia, czy jakoś tak, tutaj. Nie pamiętam nazwy, ale chyba jakieś tam... Wybaczcie, jeszcze trochę... Choróbsko po prostu mnie jeszcze trzyma. Ale spokojnie, jest już lepiej. No, to ogólnie temu dziecku wód odnowienia, czy jakoś tak przekazałem. I gdybym tego nie zdobył wcześniej, to właśnie teraz bym to mógł zdobyć tutaj. W tym... W tym baseniku, poza tym koralem. Jeszcze tylko dwa i będę miał kolejny punkt życia. Ale najpierw idziemy po ryż i może nawet pójść trochę naprzód z wątkiem. Patrzcie, śpi. O, Shinobi of the Divine Air. I awaited your return. Please, take this rice. Thank you. Bless us with bountiful harvest. You have my gratitude. Of course. Rice is a precious thing. Remember to chew properly before swallowing. I apologize. The rice is... I shall give you more. Thank you. Czyli jeszcze nie. A szkoda. Ale dobra. W takim wypadku, nie wiem, czy jest jeszcze coś wielkiego takiego do zrobienia. Odcinek będzie trochę przykrótkawy, więc... Jest... Ja bym zobaczył teraz handlarzy, może znajdę jeszcze jakąś wodę do zwiedzenia. Żeby nie było, nie pamiętam gry jakoś szczególnie dobrze, więc mogę się łatwo pomylić. Dziwne. Albo jest coś nie tak z mikrofonem, albo nie wiem. Nie, no raczej wszystko w porządku, dobra. To lecimy do handlarza. Więc tak, niestety. Stało się. Nie wyleczyłem jeszcze smyczego moru. I chyba tego za szybko nie zrobię. Jak było widać, nic szczególnego tu nie było. A, czyli to jest był zwykły przeciwnik, który się nawet odradza. Ale widzę, że tutaj chyba nie zaglądałem, to... W sumie można też zajrzeć. A, okej. Czyli nawet tak dało się tu dostać. No spoko.
Ja go nigdy... Powiem szczerze, może to trochę dziwne, ale nigdy nie odkryłem, że tutaj da się w ten sposób też wrócić sobie do miejsca, które było już... Dobra, nie. W ten sposób tego nie podejdę. Tutaj potrzebna jest siekiera. Dobra, sakwa. Złom z żelaza. Nie mi zatruje, znając życie. A, o dziwo nie zatruł. No dobra. W sumie nie będę ukrywał, nie byłem tam poza tutorialem, więc... A szkoda, liczyłem, że będzie dało się tam wejść. Takie trochę me. Ale dobra. Tutaj akurat nic nie ma. Dlatego oczywiście wpadnę w przepaść. Dobra. To jest C. Tutaj się w samouczku lazło, więc... Dziwne, że naprawdę nigdy nie odkryłem, że w tamtym miejscu da się przejść w ogóle. Dobra. A, okej, czyli ja tego nigdy nie aktywowałem. Zaskakujące. Kawonsza, nie, stary grób. W sumie tutaj też była ta woda cała, więc jeszcze ją zwiedzimy. I na zakończenie, jeśli nie będzie nawet tych 20 paru minut, to idę na małpę. Może z siłą ataku 6 będzie lepiej. Chociaż z moich doświadczeń wiem, że ten im wyższy numer, tym... Tym w sumie to... Ten bonus jest coraz bardziej znikomy. Ale nie wiem, czy moje doświadczenie ma tu cokolwiek do powiedzenia. Szczerze. Okej, okay. Wskakujemy. Tak. Najpierw wyeliminować te ryby. Na tyle, na ile się da. A potem pod wodę. A no tak, podwodny bez głowy. Jak ja mogę o nim zapomnieć? W moim odczuciu najłatwiejszy z całej grupy. Więc... o ile nie umrę ze strachu, właśnie to chciałem powiedzieć, to może nawet go pokonam. No, ale dobra. W takim razie środek uspokajający... O Jezu, jakaś wkurzająca mucha. Wkurzająca mucha po prostu się pokazała. Dobra, dajemy środka. A, nie można! Dlatego był taki prosty, pamiętałem, bo ostatnio unikałem jego ataków po prostu. Najprościej w świecie nie był konieczności. Dobra. Nie, powiem wam szczerze, że zapomniałem o nim. No nie. Teraz znowu muszę być bardzo ostrożny. Po jednym ciosie i do tyłu. Jeden cios i do tyłu. W ten sposób może jeszcze go nawet incestujemy. Więc w sumie ten odcinek nie będzie taki bezwartościowy. Miał być jeden cios. Nie 3-4. No, no nie! Wy to widzicie? Nie udało się. Ale dobra, mam 14 minut, zdążę jeszcze raz. Jak widzicie, ten bez głowy jest nawet prosty do pokonania. I naprawdę nie wiem, jakim cudem ja mogłem o nim zapomnieć. Czy to jest jeden bez głowy, z którym miałem prawdziwe szanse i śmiele go nawet pokonałem. Zresztą, aż wezmę i zobaczę później. Chociaż w sumie nie mam co później sprawdzać, bo... Czy dobrze kojarzę, z niego wypada jakaś chyba
Mogę już wprost powiedzieć, bo ja nie odpuszczę teraz. Nie wiem jak zresztą, żeby nie było. Ale z tego konkretnego wiem, że wypadało coś. Chyba to w sumie działało jak cukierek, tylko że taką różnicą, że się płaciło tymi symbolami ducha za użycie tego. Ale czy mam rację, to ja wam nie powiem, bo niestety mniej więcej kojarzę. Kawałek konfetti bym mógł to zastosować. Znaczycie, co nie. Coś nieostrożny jestem, wiecie co, ja to lepiej wyciszę tego mikrofona, będę mógł się bardziej skupić na walce. Dobra, nie. Ja się jakoś skupić nie mogę. Wiesz co, może w jakiś inny dzień po prostu siądę, pokonam go, jak zwykle będę miał włączony nagranie, to wtedy to zobaczycie. Ale gwarantuję wam, ja go pokonam, bo jeśli się nie mylę, to naprawdę to był jedyny, którego pokonałem. W takim wypadku, no w sumie godzina jest późna. Zaraz będę musiał w sumie zająć się paroma innymi sprawami jeszcze przed jutrzejszym dniem. Więc ja się wyciszam i zapraszam na małpkę. Jedno podejście, może się uda, może nie. W sumie to tyle. No, a to i koniec połowy walki z małpą. No nie ma co tego ukrywać. Niestety, jest to tylko połowa walki. Mnie trochę za szybko to wypiłem, no ale dobra. Zresztą zaraz zobaczycie, dlaczego to jest połowa.
A właśnie. A o Jezu, nie ta technika. To jest ten, można powiedzieć, moment, na który narzekałem, że małpa była jak nic bossem przewidzianym na moment przed zdobyciem ostrza. A po starciu z nią w sumie zobaczycie dlaczego. Nie, dlaczego mam pewność, że tak było. O ile przeżyję walkę, oczywiście. Nie dał się tego uniknąć. To już było trochę chamskie. Dobra. Jaki wypadek to? I w sumie... Dobra. Teraz ryż. Wprost dla mnie ta faza małpy. Na pewno trochę łatwiejsza niż ta pierwsza. Nie powiem dużo. Dobra, spokój. Niech robi ten swój atak tak można powiedzieć, pseudo wyskoku. Dobra, nie, już nie musi. Okej, okay. Krwawy krzyk. Pewnie sobie teraz nie złapię w krzyk. Dobra. Na wszelki wypadek. Ktoś mówi, że niestety tym razem jeszcze jej nie pokonam. A jeśli jej nie pokonam, to nawet wam już powiem, dlaczego mam pewność właśnie, że ten boss nie był przewidziany na posiadanie ostrza. Nawet jeśli był przewidziany, to Nie pokonam go. Więc to będzie, jak mówiłem. Pozdrawiam kogokolwiek, kto tam mi teraz napisał. No, niestety. A więc tak. Jak widzicie, małpa jest po części nieśmiertelna. To nawet dosłownie jest nieśmiertelna. Dopóki nie mamy ostrza, bo jak wiecie, ostrze potrafi zabić nieśmiertelnych. Jeśli mamy ostrze nawet, zakończenie walki wygląda tak. Wyciągamy robaka z miejsca, w którym była głowa i przebijamy go zwykłym ostrzem. Właśnie, zwykłym. Co pokazuje, że jak najbardziej nie było to przewidziane, żeby posiadać tu już to. Słyszałem, że ponoć jeszcze gdzieś można ją spotkać potem w wersji bezgłowej. Osobiście jej nie znalazłem. No ale mniejsza to. Mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!